Witajcie w PH68. Światowej klasy Aquascaper, Adam Paszczela, zakłada w salonie akwarystycznym PH68 akwarium, w stylu Iwagumi. Hardscape jest już gotowy. Zanim jednak rozpocznie się sadzenie roślin, podłoże musi być mocno zwilżane. W mokrym podłożu, rośliny sadzi się znacznie łatwiej. Rysiek przygotowuje rośliny do sadzenia. Po wyjęciu z kubka, rośliny in vitro należy wypłukać z żelu. Następnie dzieli się je na mniejsze porcje. Takie sadzonki są gotowe do posadzenia w akwarium. Rośliny sadzi się w podłożu przy pomocy pensety. Nasze akwarium zostanie obsadzone 3 gatunkami roślin trawnikowych z hodowli in vitro, dostarczonych przez Laboratorium 313. Na pierwszym planie Adam posadzi Nigrantemum Monte Carlo. Dalej znajdzie się Hemianthus cuba. W kilku miejscach zostanie posadzony Eleocharis sespemini. Posadzone rośliny warto co jakiś czas zraszać, aby nie wyschły. Na szczelinę Adam wciska małą bucefalandrę. Thank you.
Sadzenie roślin jest już prawie skończone. Można rozpocząć nalewanie wody do akwarium. Ale wcześniej, na dnie akwarium ułożone zostaną ręczniki papierowe. Dzięki temu, w trakcie nalewania wody podłoże nie zostanie rozmyte. A tak wygląda akwarium po 4 dniach od startu. Niektóre łodygi Monte Carlo i Hemianthusa rosną do góry. Trzeba je będzie przyciąć, żeby zmusić roślinę do tworzenia łodyg, które będą się płożyć po podłoży na boki. Thank you.